W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszkę na temat diety Sary Cwaliny, z tego względu, że w licznych wiadomościach na Instagramie często pytacie mnie, co sądzę na temat jej diety i to, co przykładowo Sara nieraz mówi w swoich vlogach, jest prawidłowe. Ja nie zapoznawałam się z wszystkimi materiałami Sary, natomiast wybrałam jeden materiał odnośnie całego tygodnia jedzenia, właśnie co Sara je w ciągu dnia podczas całego tygodnia i troszkę wypowiem się od kwestii dietetycznej, jak to wygląda, co można zmienić, co jest super i generalnie wypowiem taką swoją dietetyczną opinię. A jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to cześć, ja jestem Martyna, jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale uczę zdrowych nawyków żywieniowych w taki naprawdę łatwy i przystępny sposób, tak żebyś za pomocą tych nawyków mogła cieszyć się zdrowym ciałem, super samopoczuciem, oczywiście, żebyś była też pełna energii, bo to jest dla mnie najważniejsze. Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam Cię, żebyś zrobiła to teraz, żeby nie przegapić innych dietetycznych filmów. I na wstępie chcę jeszcze podkreślić, że wszelkie opinie, które dzisiaj będę mówić, będą oczywiście na temat jedzenia Sary, a nie samej Sary. Ja Sary nie miałam okazji poznać, dlatego nie mam pojęcia, jaką jest osobą, ale dzisiaj cenimy sobie jej jedzonko. Hej, zapraszam na cały tydzień jedzenia. Dawno nie było, tak mi się wydaje. Rano tutaj organizuję sobie. Mam taką tygodniową rozpiskę. Zapisuję, jakie przepisy chcę pokazać, zrobić. Codziennie rano robię sobie szklankę soku i później zabieram się za śniadanie. I uwaga, wyjątkowo na słono robię sobie omlet i wróciłam do jajek. Bardzo długo nie jadłam jajek, bo po prostu nie miałam ochoty. Mam taką dziwną relację z jajkami, że raz mi smakują, a raz są takie... Nie, one są jednak dziwne. Ale teraz, nie wiem, wróciłam, tęskniłam za nimi i jem, wszystko jest okej. Dam sobie też chipsy z jarmużu na górę, które mi zostały. Jeśli chodzi tutaj o śniadanie Sary, czyli ten właśnie omlet, no to jajka są po pierwsze super źródłem białka, źródłem witamin z grupy B, cynku, żelaza, więc jak najbardziej jest to pełnowartościowy, fajny produkt w naszej diecie. Śniadanie wygląda naprawdę super, mamy tutaj dużą porcję warzyw, mamy białko, mamy tłuszcze, mamy węglowodany, mamy po prostu wszystko, czego tylko potrzeba. Tutaj na obiad będziemy robić kotlety z fasoli czerwonej, a więc czerwona fasola, może być czarna, biała, ciecierzyca w sumie. Do tego trochę przecieru pomidorowego, musztardy, cebula, koperek. By wszystko się skleiło, ja daję siemielniane. Jedną z ważniejszych przypraw jest kmin rzymski i dużo pieprzu. Daję też papryki słodkiej. Użyłam połowy puszki fasoli i wyszły mi 4. Do tego będzie sałatka, szpinak, rukola, kukurydza, czerwona kapusta. Wszystko, co mam zawsze w lodówce. I do tego taka fajna kasza, co pokazywałam na początku, z burakiem, jakaś nowa. Buraczki, jarmuż z piekarnika. Ja go robię tak, że daję na 100 stopni. Do piekarnika, trochę oliwy, sól, aż zrobi się chrupiący. Dam pestki dyni i tyle. Obiad z pierwszego dnia wykonania Sary naprawdę jest perfekcyjny. No, jeśli chodzi w ogóle oczywiście o to, że tutaj Sara nie je mięsa, tylko jest na diecie wegetariańsko-wegańskie, z tego co zrozumiałam, no to tutaj ten obiad naprawdę prezentuje się świetnie, z tego względu, że mam tutaj źródło białka, tak, jakim mam tutaj fasolę oczywiście, mamy siemielniane, które jest źródłem tłuszczu i kwasów omega-3, więc naprawdę jest to super sprawa, mamy źródło węglowodanów złożonych, mamy tutaj kaszę, mamy pestki dyni, no naprawdę wszystko jest bardzo, bardzo fajnie zbilansowane i tutaj oczywiście też bardzo ważna informacja dla osób, które chcą właśnie na przykład ograniczyć jedzenie mięsa lub je całkiem wyeliminować, żeby szukały zamienników białka, tak? Białko jest naprawdę bardzo ważnym składnikiem w naszej diecie, z tego względu, że białko pełni funkcje budulcowe, tak? Więc tutaj tak naprawdę wyeliminowanie mięsa z diety jest jak najbardziej w porządku, natomiast na jego miejsce trzeba dać na przykład różne zamienniki roślinne białka, tutaj mam na myśli strączki i tutaj macie grafik odnośnie tego, jakie strączki są warte uwagi pod kątem ilości białka. Poszłam sobie na rower później, a wkręciłam się w rower, robię takie trasy, no 20 km max. Sprawia mi to bardzo dużo frajdy, ubieram sobie słuchawki i po prostu jadę przed siebie. Świetne uczucie. Odnośnie tego roweru to oczywiście jest to ekstra forma aktywności fizycznej, natomiast pamiętajcie, że każda fizyczna aktywność musi być dobrana do Was, tak? Żebyście Wy lubili to robić, żebyście mieli motywację do robienia tego. Nie ma co się zmuszać do czynności, do ćwiczeń, których nie lubicie, bo po prostu macie wtedy gwarancję, że szybko bardzo się wypalicie i porzucicie to postanowienie, dlatego tutaj na przykład właśnie polecam zawsze wybierać aktywność, która jest dostosowana do Was, którą Wy lubicie, która sprawia Wam przyjemność. Zaczynamy dzień od soku, różne kombinacje.
Widzę, że Sara codziennie wypija soki ze świeżych warzyw czy owoców i jest to jak najbardziej w porządku, natomiast należy mieć na uwadze to, że tak naprawdę pełne warzywa i owoce, takie nieprzetworzone, mają oczywiście dużo więcej witamin, dużo więcej składników mineralnych, dlatego jest to w porządku opcja, ale zwłaszcza dla osób, które nie mają problemów z sytością. Natomiast są osoby, które na przykład na diecie redukcyjnej zwłaszcza, mają duże problemy z najedzeniem się, tak, z sytością. Jednak tutaj w przypadku tych osób raczej bym nie zalecała spożycia soków z tego względu, że soki nam nabijają licznik kalorii, bo tak naprawdę jak porównacie sobie przykładowo 100 ml soku pomarańczowego, to praktycznie ma on tyle samo kalorii, co jedna szklanka coli, tak? Więc tutaj pod kątem oczywiście takiego urozmaicenia diety dla osób z prawidłową masą ciała jest jak najbardziej w porządku, natomiast u osób, które są na diecie redukcyjnej i mają problem z sytością, raczej bym tutaj poszła w pełne warzywa i owoce. Pudding chia. Dodałam też odżywkę białkową z grochu i trochę nasion słonecznika, żeby się namoczyły. Miałam tu też jakiś taki wypasiony miód od mojej mamy, więc dodałam. Cynamon. Proporcje zawsze są tak, że w kubku 1/4 nasiony chia, 3/4 mleko i odstawiamy na całą noc do lodówki. Robiłam swoje masło orzechowe z orzechów laskowych. Daje się do piekarnika na 100 stopni, 150, 10 minut i z nich później schodzi ta lupina. Znudziło mi się trochę masło orzechowe. Wiem, szok, bo dostałam ze współpracy taki słoik, chyba 600 gram. Za bardzo się na niego cieszyłam i jadłam łyżką i dosłownie połowa zniknęła w ciągu tygodnia. Przejadłam się nim, po prostu wolę teraz sobie zrobić jakieś inne, właśnie z orzechów brazylijskich, laskowych. Zrobiłam dżem z owoców i nasion chia, on tak super gęstnieje. Prażony kokos, pusta, czysta patelnia, kokos i sierp brązowy. Pudding chia, owocki, moje masło, poziomki. Miałam też jakieś pistacje, ten kokos i w ogóle jak go się robi, to w całym domu tak pachnie. Polecam, moje odkrycie. Pudding chia, rewelacja. Naprawdę świetnie tutaj ten posiłek jest zbilansowany. Z tego względu, że nasiona chia mają bardzo dużo kwasów tłuszczowych omega-3, mają też sporo białka, ale tutaj dodatkowo mamy też odżywkę z grochu, która właśnie również pełni nam funkcję uzupełnienia tego białka. Mamy tutaj tłuszcze nienasycone, tak? Czyli mamy tutaj tłuszcze na przykład z wiórków kokosowych, z masła orzechowego. Masło orzechowe w ogóle zrobione samemu w domu. Na ten posiłek naprawdę jest taki homemade, pełny, bardzo fajnie zbilansowany, pełnowartościowy i tak bym określiła to tak po prostu. I swoją drogą, ja w sumie na to nigdy nie wpadłam, ale naprawdę świetną opcją wydaje się użycie nasion chia jako takiego zagęstnika w formie, w sensie, żeby powstał z tego dżem. Naprawdę bardzo fajna opcja, muszę tego koniecznie wypróbować, bo jak widziałam u Sary na filmiku, taki dżem robi się naprawdę ekspresowo, a mimo wszystko ma on fajną taką konsystencję, więc kwestia do przetestowania, ale myślę, że naprawdę warto. I odnośnie tego masła orzechowego, oczywiście świetną sprawą jest to, że Sara robi je samodzielnie w domu. Natomiast dla osób, które nie mają czasu lub po prostu wolą bardziej gotowe produkty, to tutaj wkleję Wam ściągawkę odnośnie tego, jakie masła orzechowe są godne uwagi. Tutaj będę przygotowywała obiad na 2 dni. Ziemniaczki, bataty i zwykłe, po prostu do piekarnika, oliwa, przyprawy, 180 stopni. One muszą się trochę robić, 30 minut, dlatego robię sobie od razu więcej na 2 dni. Później sobie do tych ziemniaków nam że zrobię marchewkę na maśle i tak wróciłam do masła. Ja już się nie określam, czy jestem vegan, czy jestem wegetarianką. Ja po prostu uznałam, że nie ma po co się określać. Jeśli chodzi o smażenie na maśle, no to wiadomo, że masło jednak nie jest takie idealne do smażenia z tego względu, że bardzo szybko się pali. Tutaj oczywiście masło klarowane będzie świetnym zamiennikiem, bezpiecznym i jest to jak najbardziej w porządku. A to, co powiedziała Sara, że nie warto czasem narzucać sobie jakichś ograniczeń w głowie, to podpisuje się pod tym rękami i nogami. I naprawdę ja uważam, że nieraz takie narzucenie na siebie takiej dużej presji powoduje właśnie często to, że my krócej trzymamy się swoich postanowień, tak? Czy swojego na przykład zmiany sposobu żywienia. Dlatego tutaj uważam, że mimo wszystko 100 nieidealnych wegetarian czy wegan dużo bardziej pozytywnie zmieni naszą planetę niż 10 idealnych wegan czy wegetarian. Dlatego tutaj oczywiście należy mieć otwartą głowę, ale nie narzucałabym na siebie zbyt dużych restrykcji, zwłaszcza na początku, z tego względu, że może to powodować bardzo szybkie wypalenie. Herbata, zioła z mojego ogródka, mięta, najlepsza rzecz na świecie. Sok znowu ulubiony. Dodałam też chlorelli, ale szczerze nie polecam. Ja kiedyś wkręciłam się w chlorellę i piłam codziennie, w ogóle miał być test, ale nie wyszło, ponieważ wypryszczyło mnie po niej. Moja cera wyglądała fatalnie. Wiem, że to jest po niej.
Tutaj mowa o chlorelli, dlatego zatrzymajmy się na chwilkę i ja trochę powiem pod kątem dietetycznym, jak to wygląda, jeśli chodzi o chlorellę. Więc chlorella jest to jednokomórkowa alga morska, która zawiera dość sporo białka, dlatego jest bardzo fajnym źródłem białka w przypadku diety wegetariańskiej czy wegańskiej i wiele właśnie osób będących na tych dietach właśnie korzysta z takiego zamiennika białka. Oprócz tego chlorella zawiera bardzo dużo żelaza i innych minerałów. Poza tym badania pokazują, że regularne stosowanie chlorelli może wpłynąć na obniżenie cholesterolu, oczywiście mam na myśli tego złego cholesterolu, obniżyć poziom glukozy naszczo oraz nawet zmniejszyć bóle miesiączkowe. Natomiast Sara tutaj wypowiedziała się o tym, że chlorella ją wypryszczyła i że jest pewna, że to właśnie jest po tym. I doczytałam się do badań, które mówią o tym, że początkowe spożycie chlorelli wdrożenie do swojej diety może powodować zwiększoną ilość sebum. A oczywiście zwiększona ilość sebum to jest... To są wypryski, tak, które pojawiają się na naszej skórze. Dlatego podejrzewam, że gdyby Sara troszkę dłużej kontynuowała właśnie spożycie tej chlorelli, to myślę, że z czasem te zmiany skórne by się wyciszyły. I czy ja jako dietetyk polecam chlorellę? Przyznam szczerze, że nie mam na ten temat takiego jednoznacznego zdania. Z tego względu, że wiadomo, że chlorella czy spirulina są to takie produkty troszkę droższe. Więc jeśli oczywiście ktoś chce, ma ochotę sobie wypróbować, to jak najbardziej ma w tym nic złego. Natomiast jeśli po prostu chcesz jeść zwykłe produkty, takie dostępne w każdym sklepie, w każdym markecie, pełnowartościowe, tak po prostu będziesz jeść zielone warzywa, to efekt będzie bardzo podobny. Dlatego moim zdaniem, jeśli ktoś oczywiście chce, to okej, a jeśli ktoś nie chce, bo woli takie produkty bardziej może łatwo dostępne, to też jak najbardziej jest to okej. Zrobimy tutaj dżem, tym razem truskawkowy. Moja mama codziennie przywozi koszyk truskawek. Dostał mi pudding chia, dodałam sobie do niego matcha. Z ciekawości, wyszedł kolor taki średni, bym powiedziała. W ogóle muszę upiec babeczki z matchą. Matcha to swoją drogą nic innego jak po prostu sproszkowana zielona herbata. I oczywiście jest tak najbardziej w porządku. Zielona herbata zawiera dużo antyoksydantów, dlatego można również z takiego zamiennika korzystać. Natomiast znowu wracamy do tego samego punktu. Jeśli ktoś oczywiście chce sobie kupić matchę, to okej, ale jeśli ktoś po prostu chce sobie stosować zieloną herbatę, to też okej, efekt będzie taki sam. Do tego prażony kokos, jabłko, agrest, wiśnie, poziomki. Ja właśnie latem lubię takie lżejsze śniadania, tak jak zimą, jak były tygodnie jedzenia, jadłam owsianki, jakieś takie cięższe rzeczy. Jem sezonowo, to latem owoce. Myślę, że to jest takie naturalne, po prostu zimą potrzebujemy trochę więcej tkanki tłuszczowej, żeby się ogrzać, więc tak sobie magazynujemy to jedzonko, ale wiadomo, wszystko kwestia indywidualna. Sara powiedziała, że zimą potrzebujemy więcej tkanki tłuszczowej, by się ogrzać. To nie jest tak, że przychodzi zima i nasz organizm mówi: kurde, trochę mi zimno, zmagazynuj sobie trochę tłuszczu. To tak nie działa. Często po prostu na wskutek zimy, tak, czy niekorzystnych warunków pogodowych za naszym oknem, mniej się ruszamy, mniej wychodzimy z domu, przez co spada nasza aktywność fizyczna, a tym samym spada nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Więc najczęściej to, że przybieramy zimą, wynika z tego, że po prostu mamy mniej ruchu, mniej kalorii spalamy, a więcej kalorii spożywamy, bo na przykład robimy sobie wieczory Netflix and chill, do tego jakieś popcorn, chipsy i tak dalej, co oczywiście sprawia, że często jemy powyżej naszego zapotrzebowania kalorycznego, a każda nadwyżka oczywiście jest magazynowana w formie tkanki tłuszczowej. Więc raczej skłaniałabym się do tego, że tak to działa, a nie dlatego, że jest zimno i nasz organizm stwierdza, że troszkę sobie tłuszczu zmagazynuje, żeby było mu cieplej. Natomiast jeśli będziemy oczywiście jeść ilość kalorii zgodną z naszym zapotrzebowaniem, to ani nie przytyjemy, ani nie schudniemy. Chlebek mój żytni z masłem orzechowym i dżemem truskawkowym, który mi został. Później wieczorem zrobiłam sobie najprostszą sałatkę, to co miałam w lodówce. Ogórek kiszony, jakiś miks sałat, czerwona kapusta, buraki i te ziemniaczki. W dniu trzecim zdecydowanie brakuje mi białka. O ile na śniadanie coś tam troszkę było, bo były te nasiona chia i tak dalej, to potem były kanapki z chlebkiem, kanapki z masłem orzechowym i dżemem, które nie zawierają zbyt dużo białka, a potem były ziemniaczki i jakieś tam taka surówka i to też nie za wiele białka zawiera. Dlatego tutaj w dniu trzecim troszkę bym popracowała nad większą ilością białka w diecie, bo powiedziałam Wam, że białko jest bardzo, bardzo ważne. Na przykład dodać sobie jakąś fasolę, jakąś ciżycę, soczewicę, cokolwiek, jakiekolwiek źródło białka byłoby tutaj mile widziane, bo jednak tutaj tego białka brakowało. Kolejny dzień deszcz i truskawki. Zrobiłam mus truskawkowy, po prostu zblendowałam je i miałam ochotę na owsiankę. Dodaję wody, mleka owsianego pół na pół i znowu maczę. Po prostu zaczęłam z nią dużo eksperymentować. Oglądałam się jakichś zdjęć. Żeby owsianka była słodka, dodaję pół banana, takiego brązowego. Czym ciemniejszy, tym lepszy. Ten mus truskawkowy mieszam razem z chia. Zawsze daję na oko jakoś tak łyżkę. Moja lawenda, pistacje jeszcze.
Tutaj ta zielona owsianka też wyglądała dosyć ciekawie, ale tak, kombinuję. Banan. Aha, i life update. Chciałabym powiedzieć, bo mówiłam, że stosuję post przerywany i stosowałam go bardzo długo. Jak byłam na wyjeździe we Francji, to z niego zrezygnowałam. W śniadaniu brakuje mi znowu białka. Mamy tutaj źródło węglowodanów, źródło tłuszczu, a białka nie ma. Warto by było dodać chociażby jakąś odżywkę, może z grochu albo jogurt sojowy, cokolwiek, co po prostu nam ten posiłek zbilansowało o białko. Jeśli chodzi natomiast o post przerywany, to dajcie znać koniecznie, czy chcecie odcinek na taki temat, to oczywiście nagram dla Was. Natomiast w poście przerywanym oczywiście można pić napoje, które nie mają kalorii, nie jest to zakazane, nie ma w tym nic złego, jak najbardziej można, więc kawa, herbata są jak najbardziej dozwolone w poście przerywanym, zanim rozpocznie się nasze okno żywieniowe. Tego dnia w ogóle przyjechała moja siostra, więc robiłam obiadokolację i też właśnie tutaj z tofu. Ona wracała późno do domu i chciałam z nią jeść kolację około 21, a nie o 18. Może kiedyś do tego wrócę, zobaczymy. Pamiętajmy, że dieta jest pod nas, a nie my pod dietę. Odnośnie jedzenia do 18, to oczywiście tutaj tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że ostatni posiłek musi być do tej godziny, bo potem, nie wiem, przytyjemy czy cokolwiek, jest to mit. Dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby dieta była oczywiście dla nas i ważne jest to, żeby posiłek ostatni był maksymalnie 2 godziny przed snem, żeby później już nie jeść, żeby troszkę nie obciążać układu pokarmowego na nas, bo może to wpływać na naszą jakość snu. Natomiast można oczywiście po 18 jeść jak najbardziej, nie ma w tym nic złego. Tutaj tą granolę to wszystko róbcie na oko. Chciałam ją taką czekoladową, kakaową, więc kakao, cynamon, sól. Ja dodaję olej kokosowy. W sumie jestem ciekawa, czy byłoby można dodać masło roztopione i wtedy ta granola by była taka maślana. Muszę to wypróbować. Jak najbardziej można do granoli dodać masło, wtedy nam to się bardzo fajnie tak zlepi i będzie takie bardziej może jednolite. No i też właśnie będzie taki fajny maślany posmak, więc jak najbardziej można tutaj eksperymentować z masłem. Dodałam tutaj też białko, truskawki i nie wyszła mi taka konsystencja, jaką chciałam, jak na przykład widać na Instagramie, że ona jest taka gęsta, taka, wiecie, taki idealny smoothie bowl. I nie wiem, co robię złego, czy za długo blendowałam, czy za dużo dodam płynu. Tak, zdecydowanie tutaj nam przeszkodziły płyny. Oczywiście w przypadku, kiedy zblendujemy same owoce, na przykład z tą odżywką białkową, wtedy wyjdzie to takie bardziej kremowe, bardziej zbite. Natomiast płyny nam bardzo rozrzedzają taką konsystencję, dlatego tutaj pominięcie tych płynów sprawi, że to ten smoothie bowl będzie po prostu gęstszy. I wieczorem będziemy robić falafel. Widziałam przepis na Pinterestie. Ciecierzyca, pietruszka, cebula z czosnkiem. Wszystko blenduję. Mój super blenderek. Must have w kuchni do robienia wszystkiego. Sól, pieprz, kminek rzymski. Moje odkrycie, nowa przyprawa. Siemielniane, żeby wszystko się złączyło. W ogóle u mnie zawsze były takie przyprawy must have, papryka słodka, czosnek w proszku, sól, pieprz, oregano, bazylia. I teraz właśnie ten kminek doszedł. Ma bardzo specyficzny smak. Tutaj też robiłam fasolkę szparagową żółtą, ulubioną. Przepis mojego taty, najlepszy na świecie, smak dzieciństwa. Na maśle, z solą, pieprzem i z bułką tartą. Polecam, spróbuj, przepyszna. I tutaj użyłam sobie jeszcze szpinak na dole, kasza gryczana, kapusta kiszona ze słoika, ogórek, cebula, kocham cebulę. Tutaj te falafelki wyszły przepięknie. Obiad zbilansowany, wygląda przepysznie, aż sama zgłodniałam. Mamy tutaj takie falafelki, które są świetnym źródłem białka, mamy fasolkę, mamy oczywiście znowu kaszę, no ideolo, ideolo. Ale ten obiad to chyba naprawdę sama aż przetestuję, bo wygląda przepysznie. I robimy tak, prażymy orzeszki laskowe i kokos na patelni. W ogóle tyle razy, ile spaliłam kokos, to szok. Uwaga, straciłam część materiału z tego dnia. Tutaj jest ugotowana gryczanka, po prostu kasza gryczana, która mi została, podgrzałam ją i zrobiłam taki a la mousse banan zblendowany z kakao, daktylami i mleko roślinne. I nigdy nie jadłam kaszy gryczanej rano, zawsze mi się kojarzyła z czymś na słono, a powiem, że jest bardzo dobra. I znowu w śniadaniu nie mamy białka, jakiś jogurt sojowy dodaj do tego banana zblendowanego, albo odżywkę, cokolwiek, ale żeby było to pełnowartościowe i zbilansowane. No, to jest taki jedyny minus czasem tych śniadań. Tutaj właśnie też straciłam część materiału, ale robiłam sos pomidorowy, oliwa, trochę czosnku, na to puszkę pomidorów, passatę, oregano, sól, pieprz, suszone pomidory w przyprawie. Zblendowałam tofu ze solą i z wodą po makaronie. W ogóle zostawcie zawsze sobie wodę z makaronu, bo to się przydaje, jak się robi sos za gęsty.
A zainspirowałam się Pinterestem. Jest taki makaron, różowa pasta, tylko tam chyba używa się fety, sera. W przypadku obiadu świetny sposób na przemycenie białka. Nie miałam nigdy takiego pomysłu, żeby zblendować tofu, ale wygląda to naprawdę rewelacyjnie, więc muszę to wypróbować. I ekstra właśnie to, że mamy taki makaron z sosem, ale z sosem białkowym, bo oczywiście mam tutaj to zblendowane tofu, więc ekstra. Moja mama nie przepada za słodkim, tak mi się wydaje, za słodkim, a bardzo jej smakowało, chociaż mamy kompletnie odmienne gusta, jeżeli chodzi o jedzenie. Tutaj, żeby wyrównać tą słodycz, użyłam takiego sojowego jogurtu i powiem, że jest bardzo dobry i całkiem smaczny, tylko trochę mnie po nim boli brzuch, bo wiadomo, ludzie, ja uważam, że nie trawią soi. Czekaj, ludzie nie trawią soi? Ale przecież Sara przez kilka dni wcześniej stosowała tofu i wszystko było w porządku. A tofu jest soi. A więc dementuję to. Oczywiście ludzie jak najbardziej trawią soję, nie ma w tym nic złego. I od razu chcę to sprostować z tego względu, że ja wiem, że potem właśnie często przez takie stwierdzenia powstają mity żywieniowe. Typu na przykład, że mężczyźni mówią, ja nie będę jadł soi, bo mi urośnie biust od tego. Drodzy panowie! Ja naprawdę bym chciała, żeby to tak działało. Ja bym strasznie chciała, ja bym wtedy jadła soję na umór, ale niestety to tak nie działa. Ale wracając do filmu, to soja jak najbardziej jest tolerowana przez układ pokarmowy. Podejrzewam, że może Sarze zaszkodziło coś innego, może to mleczko daktylowe, ale na pewno nie jogurt sojowy. W sensie, może nie wiem, może jogurt sojowy by był nieświeży, cokolwiek. Ale sama soja w sobie jest jak najbardziej tolerowana i trawiona przez ludzki organizm. Czekałam na moją siostrę, ona kocha makaron, ja kocham makaron, więc znowu pasta, chciałam wykorzystać tą bazylię, więc robimy alla pesto. Oliwa, czosnek, bazylia, sól, pieprz, odrobinę wody też dodałam, pestki dyni, tofu. I mamy tutaj tofu! Tofu, który jest z soi i chyba tak mi się wydaje, że nic po tym Sarze nie było, bo nie mówiła tego na odcinku, więc tutaj może właśnie chodziło, że Sarze nie służą po prostu takie zamienniki roślinne jogurtów. W sensie, no, wiecie o co mi chodzi. Bo jednak mimo wszystko soja jest przez Sarę spożywana i nigdy Sara nie mówiła o, w sensie w tym filmie nie mówiła, o jakichś rzeczach, które powodowałyby jakiś dyskomfort. I dotrwaliśmy do końca, jeśli chodzi o moją dietetyczną ocenę żywienia Sary, to oczywiście uważam, że jak najbardziej na plus jest to, że Sara nie używa produktów przetworzonych w swojej kuchni, raczej wszystko robi sama. Jej dieta naprawdę jest bardzo zróżnicowana, bardzo kolorowa. Jedyne co to wydaje mi się, że w diecie jest zbyt mało białka. Około 20% dziennej diety powinny stanowić produkty białkowe. Tutaj mi się wydaje, że troszkę jednak tego u Sary brakuje. Natomiast żywienie jest bardzo kolorowe, zróżnicowane i wygląda bardzo smacznie. Jeśli chodzi natomiast o kaloryczny aspekt tej diety, to nie mam pojęcia, jakie jest zapotrzebowanie Sary, dlatego tutaj na ten temat się nie wypowiem, ale dieta nie wydaje się zbyt kaloryczna. I to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się oczywiście podobał i że był dla Was przydatny. Jeśli oczywiście chcecie, żebym oceniła dietę kogoś innego, to napiszcie mi to w komentarzu. Ja oczywiście zawsze na komentarze odpisuję. Zachęcam Was do odwiedzenia mojego Instagrama, gdzie relacjonuję swoją codzienność i mówię o różnych dietetycznych, fajnych rzeczach. I oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić dietetycznych filmików. A my widzimy się już za tydzień w czwartek. Cześć!